Witajcie, dziś w Radomskiej Jeździe mamy dla Was ponownie Suzuki Vitara. Auto, które pokochali zarówno nasi widzowie, jak i klienci na rynku indywidualnym. Dlatego japoński koncern postanowił dołożyć opcję hybrydową i mamy tutaj miękką hybrydę, o której opowiemy Wam w odcinku, ale to co dla mnie i dla Was istotne, to fakt, że wersja podstawowa jest znacząco wzbogacona i warto ją poznać bliżej. My ją przetestujemy i sprawdzimy, jak sprawuje się na radomskich drogach. Suzuki Vitara w wersji hybrid posiada nowy 48-woltowy układ powertrain, dzięki któremu, jak obiecuje producent, zużyjemy około 19-20% mniej benzyny w porównaniu z silnikiem 1.4 Booster Jet o mocy 140 koni mechanicznych oraz wyemitujemy o 20% mniej CO2. Co ważne, zyskamy również wyższy moment obrotowy od 2000 obrotów na minutę. Na system SHVS, czyli miękką hybrydę Suzuki, składa się akumulator litowo-jonowy 48 V, zintegrowany generator rozrusznika, przetwornik do elementów zasilania wymagających niskiego napięcia, takich jak oświetlenie, dźwięk czy klimatyzacja. Owy akumulator znajduje się pod przednimi siedzeniami i wpływa to na lepszy rozkład masy auta, choć waży on tylko około 15 kg. Co ważne, pojemność bagażnika pozostała ta sama, czyli 375 litrów. Tak jak powiedziałem na samym początku, jest to kolejny test Vitary, ale co najciekawsze, wszystkie testy Suzuki Vitary cieszą się ogromną popularnością na naszym kanale, bo widać, że to auto jest skrojone na polski rynek, bo to jest bardzo dobre auto za rozsądną cenę. I to jest jakby ten klucz też do tego samochodu, ale jeżeli chcecie sobie zobaczyć poprzednie testy Vitary, zarówno tej z silnikiem 1.4 140 koni, jak i tam z wolnossącym, który już nie występuje, 1.6, również są na naszym kanale. Tutaj sobie możecie w prawym bądź lewym, w prawym górnym rogu będzie informacja o tym, tam od razu karta się wyświetli. Dlatego wracając do Suzuki, to nie będę dzisiaj tak dużo mówił o tym, o wnętrzu, o tym wszystkim takim zwykłym teście, no bo to macie w tamtych testach, a jakby wnętrz nie zmieniło się od ostatniego testu Vitary znacząco, więc najważniejsze jest to, że jak się siedzi w Vitarze, to siedzi się wysoko. I ja o tym zapominam za każdym razem, jak sobie wysiadam z mojej Fabii, czy też z innych aut, które zawsze mogę nisko opuścić. No tutaj jestem najniżej teraz opuszczony, mogę sobie się podnieść, ale obniżyć się niżej niż tyle się nie da. Dla mnie troszkę za wysoko, ale z drugiej strony, jeżeli się dłużej pojedzie, to jest bardzo wygodna pozycja. Kręgosłup taki nie jest bardzo obciążony, jak przy tym siedzeniu na podłodze, jak to jest w autach sportowych. Wszystko inne, no to tak jak w ostatnim teście Vitary, z przodu mamy miękko, tutaj ten wyświetlacz, gdy wsiadłem do niej chyba po roku przerwy, to tak naprawdę powiedziałem, o, bardzo porządne auto, no czego chcieć od niego więcej, wiadomo, że to jest auto, które zaczyna się od 69 tysięcy z groszami, więc tutaj ta cena podstawowa to jest w obecnych warunkach, to jest tak niska, że ja się śmieję, że bogate Clio jest droższe, czy Peugeot 208 jest droższe od Vitary bazowej, a mamy jakby dwa kompletnie inne auta tutaj podwyższone. No i oczywiście napęd All Grip, ale o nim zaraz też będę mówił, ale cała tu konsola środkowa plus miejsce na smartfon, wszystko tak jak było, jest bardzo dobrze wysuwany, przyjemny, duży, dość duży, no bo nie duży, dość duży podłokietnik, jest ok. Jeszcze kilka słów z codziennego użytkowania, no to silnik 1.4, który tutaj jest, on ma moc 131 koni plus ta miękka hybryda, która daje wyższy moment obrotowy, więc dlatego
ten poprzedni, jakby w ten silnik, który obecnie tak samo jest 140-konny i ten mają niemalże te same osiągi, bo tutaj dzięki tej hybrydzie, która waży 15 kg, więc też niedużo, więc masa się tak znacząco nie zwiększa, daje te same osiągi, ale jeśli chodzi o taką właśnie kulturę pracy i codzienność tego auta, no to jest cichy silnik, którym się bardzo dobrze jeździ i o dziwo, bo ja w Fabii mojej, którą użytkuję codziennie, mogę szybko zmieniać biegi, aczkolwiek wiąże się to z tym, że słyszę, że skrzynia biegów jest trochę jakby obciążona, że to jest za niskie obroty dla niej, tak buczy. Tutaj czasami komputer podpowiada mi zmianę biegów, gdzie ja bym w życiu nie wrzucił tego biegu, bo mówię, no za wcześnie, za niskie te obroty są. A tutaj nie. Tak zestrojono skrzynię, że wrzucam wtedy bieg, nie słychać żadnego obuczenia, żadnego... Silnikowi nie jest ciężko, bo to często tak słychać, że on się męczy, że ma za niskie obroty i nie ma jak pociągnąć z dołu. A tutaj jest naprawdę, naprawdę dobrze. Więc jeśli chodzi o to codzienne użytkowanie i taką codzienność, to 4x4 jest boskie. Codzienna jazda, manewrowanie tym autem, wszystko na plus. Tak jak było, tak jest i to jest bardzo dobrze. No to teraz przechodzimy do tej miękkiej hybrydy. Ogólnie już Wam trochę powiedziałem o tym, ale muszę Wam powiedzieć, że ja jakoś i też tak jakby czytając, zagłębiając się w temat, no postanowiłem po prostu nie rozwodzić nad tą miękką hybrydą, czy ona jest dobra, czy zła, ile to... Jeżeli producent podaje około 20% spalania mniej i około 20% emisji spalin mniej, to tego się trzeba trzymać. Wiadomo, że producent może ciut zawyżać, aczkolwiek w Suzuki na ogół nie zawyżano spalania, co też wspominałem w testach, więc po to jest ta hybryda. Dla mnie, moim zdaniem, ta hybryda jest po to, żeby nie mieć problemu z parkowaniem w mieście, gdy wejdą, a niebawem już wejdą, takie moim zdaniem rygorystyczne podejście, że hybrydami tylko do centrów miast i elektrykami, no to my będziemy kupując taką Vitarę za, i tutaj jest najciekawsza rzecz, za 80 tysięcy bardzo bogato wyposażoną, już będziemy mogli korzystać jakby z tych wszystkich profitów, jakie daje nam auto hybrydowe. I to jest ta, moim zdaniem, ta duża korzyść. A jak działa ta miękka hybryda? No pomaga nam na przykład klimatyzację, daje energię na klimatyzację, na oświetlenie, na dźwięki. Pomaga również przy postoju, wtedy jakby tak z tego, co ja zrozumiałem, czytając informacje o niej, że zamyka dopływ paliwa, pozwala dalej silnikowi, w sensie nie może nie zamyka zupełnie, tylko zmniejsza, a pozwala silnikowi pracować i to mniej więcej o to chodzi. Jeśli chodzi o spalanie w tym aucie, no to 5 litrów na trasie jest do zrobienia, czyli jak na auto 131-konne z dobrymi osiągami, bo to jest w wersji przednionapędowej 9,5 do setki, w wersji 4x4 10,2. Więc to są dobre wyniki, no to jest te 5 litrów na trasie do zrobienia, 5,5, no jeżeli ktoś nie lubi takiego eco-drivingu i trochę przyciska mocniej pedał gazu. W mieście 7 na spokojnie do zrobienia. To co ja zauważyłem, to ta hybryda wpływa na to, że gdy szybko zmieniamy biegi, gdy robimy tak jakby wszystko według eco-drivingu, to zauważyłem, że to spalanie nie skacze. Nie ma czegoś takiego, że dodam gazu i nagle bach, od razu o 2 litry w górę. Nie, tutaj jakby to pozwala taki konstans utrzymać. No i tak jak mówię, dzięki temu, że skrzynia jest znakomicie zestrojona, można szybko zmieniać biegi i zachować niskie spalanie. Ale jeszcze muszę Wam powiedzieć coś o tym Algripie, bo Rafał Wam tu pokaże, pod jaką górkę ten samochód podjechał. Pojechaliśmy go tam testować po to, bo to jest hybryda, my nie testujemy jego właściwości jezdnych w terenie, ale no nie dało się nie skorzystać z takiej okazji, no po prostu Vitara podjechała pod taką, i to bez problemu tak naprawdę, tam nie czułem, że ona sobie nie radzi. Za pierwszym razem nie podjechałem, bo w złą stronę pojechałem na szczycie, bo nie widziałem czy w lewo, czy w prawo,
Za drugim razem elegancko, w ogóle płynnie, jakby ta górka, piach 20-30 centymetrowy nie zrobił żadnej różnicy. Więc ja utrzymuję to, co mówiłem już we wcześniejszych testach. Napęd All Grip Suzuki jest najlepszym na rynku. I tu za bardzo nie ma co się rozwodzić, bo wiele firm różne napędy ma w swoich autach, ale tak dobrego jak w Suzuki nie spotkałem. A testowałem je również w trudnych warunkach. No. To teraz o tym, o czym mówiłem na samym wstępie, czyli o tym, że Suzuki dodając tą miękką hybrydę, czyli tak naprawdę tak no niewiele, bo to nie jest typowa hybryda, ale Suzuki postanowiło dodać również wiele rzeczy w podstawie i wersja Comfort jakby ewoluowała do wersji Comfort Plus i w podstawowej wersji Vitara z napędem hybrydowym możemy mieć światła full LED, przód, tył, adaptacyjny tempomat. Coś naprawdę, byłem w szoku jak to przeczytałem, że już w wersji bazowej. Możemy mieć automatyczną klimatyzację. Możemy mieć czujniki deszczu i świateł. No to jest akurat mniejsza rzecz, ale to wszystko może być. Może być. I gdy chcemy wejść sobie trochę wyżej w wersję premium, to nie dopłacamy jakichś wielkich pieniędzy. Zmienia się to o parę tysięcy, bo różnica między tym modelem a bazowym jest 10 tysięcy, ale tu mamy lakier wersję dwuko, jakby dach jest czarny, a reszta nadwozia w innym kolorze i to samo to jest 3200 dopłaty, więc, ale do tego mamy też napęd 4x4 i kamerę cofania i tak naprawdę dla mnie w tym jest wszystko, a to auto kosztuje 80 tysięcy złotych, czyli naprawdę, przepraszam, 90 tysięcy złotych, 89 z groszami. 90 tysięcy złotych, ale tu już mamy wszystko. I za te 90 tysięcy mamy auto piękne, świetnie wyglądające, full LEDy, kamera cofania, właśnie te wszystkie udogodnienia. Oprócz chyba nawigacji tu nie ma. Tak, nie ma nawigacji, więc wszystko inne. A, i dlaczego ja jestem fanem Suzuki? Bo Suzuki właśnie za tą rozsądną cenę, bo te 90 tysięcy to naprawdę, uwierzcie mi, dobrze wyposażony segment B będzie już teraz tyle kosztuje. A już nie mówię o segmencie C, bo Golfa za 90 tysięcy to naprawdę kupicie biedę. A tutaj dostajemy auto dobrze wyglądające, ze świetnym napędem 4x4, z oszczędnym silnikiem, dynamicznym jak na tą masę, bo tu jest nieduża masa tego auta. I do tego wszystkiego tak. Jeżeli włączamy grzanie foteli, to fotel grzeje się najszybciej ever. Żadne inne auto nie grzeje tak tyłka szybko jak w Suzuki. Jeszcze niedawno narzekałem w Suzuki, że wycieraczki były takie jak w autach 10-15 lat temu. Zmieniono to. Czujnik deszczu w Suzuki działa lepiej niż w mojej Fabii, niż we wszystkich innych autach, którymi jeździłem. Qashqai również, mój stary o dziwo, miał świetny czujnik deszczu. Tutaj działa naprawdę, dostosowuje tą prędkość bardzo, bardzo dobrze. A uwierzcie mi, z tym bywa różnie. Bluetooth, który często się zacina w innych autach. Naprawdę, uwierzcie mi, jak z YouTube'a puszczam muzykę, to bywają problemy. Suzuki bez problemu. I to są takie małe szczególiki, bo jakby Suzuki chyba się skupia na tym, żeby robić po prostu dobre auta. I dlatego ta wysoka pozycja na rynku, a dla mnie właśnie Vitara i wersja ta hybrydowa, no to jest świetna rzecz. No bo chociażby do klientów, jeżeli chodzi o radomski rynek, no to w Radomiu płacimy tylko 17 zł rocznie za parkowanie tym autem w mieście. W centrum miasta, wiadomo, w strefie płatnego parkowania. Świetna sprawa. Teraz macie szybki test przy 100 na godzinę, jak to wygląda. No, cisza dla mnie jest odpowiednia, nie ma jakichś zanadto szumów, choć wiadomo, że też nie jest to wyciszenie godne jakby pochwały wielkiej. Nie, to jest wszystko tak jak to w Suzuki powinno być, poprawne. Ale podsumowując, no to jest świetne auto za świetne pieniądze. To, że Suzuki poszło w stronę jakby doposażenia i dołożenia jeszcze czegoś za rozsądne pieniądze, to jest świetny krok moim zdaniem. Auto, które uwierzcie mi, bo na przykład z bliskiej mojej rodziny mój brat cioteczny kupił Vitarę, jeździł różnymi Peugeotem, Toyotą w hybrydzie,
ale wsiadł do Vitara i mówi, kurde, to jest auto za świetne pieniądze, gdzie naprawdę jakby za dwie Vitary w cenie jednej dobrze wyposażonej RAV4 w hybrydzie, a masz naprawdę auto fajne, przyjemne, dynamiczne, niskie spalanie zaskakuje klientów w tym aucie, więc naprawdę taka pozycja godna pochylenia się nad nią i uwierzcie mi, warto wsiąść, bo w Vitarach z każdym rokiem, z każdym jakby nowością jest coraz więcej tej elektroniki, tego, że Vitara również świetnie, ale to świetnie podpowiada zagrożenia. Niby we wszystkich autach, które testuję, też to jest. Tutaj niby ktoś mi powie, że za często się to pojawia, że to jest nachalne, że uwaga, możesz mieć zaraz wypadek. Ale ja powiem, że dla mnie to jest dobre, bo widzę, to mówi, że jedziesz za ostro, jedziesz za szybko, się zbliżasz do danego samochodu i jeżeli będzie ślisko, to w niego wpadnie, zwyczajnie. Więc to dla mnie jest świetna podpowiedź i co najważniejsze, ten samochód również hamuje sam. Więc tutaj te systemy bezpieczeństwa Suzuki również się świetnie sprawują. Dla mnie auto naprawdę... Często polecam ludziom Vitarę, uwierzcie mi, jak pytają, jaki samochód, ja mówię, spróbuj iść do Suzuki, wsiąść, jak Ci się nie spodoba to pierwsze wrażenie, dobra, rozumiem, nie pasuje Ci ten typ auta, ale naprawdę wielu ludziom pasuje i wyniki sprzedaży o tym mówią. Dlatego ja też Was zachęcam, spróbujcie, jak Wam nie przypasuje na pierwsze wrażenie, to nic na siłę, ale auto, które godne, warto przetestować. Dzięki, że nas oglądacie i zapraszamy do kolejnych testów, bo będzie ich już znowu kolejka czeka.